Witam wszystkich. Tak jak i ja, bestia się starzeje. Niestety trzeba o nią zadbać więcej niż by się chciało. Albo żeby nie dbać za dużo na to, na ile się ma czasu i chciałoby się, trzeba coś zmienić. Pomysłem było odnowienie, odmalowanie, poprawienie wizerunku generalnie rzecz biorąc. Jak zacząłem zliczać, patrzeć, jakie są koszty, żeby utrzymać ją w stanie oryginalnym, stwierdziłem, że zakosztowałoby mnie to za dużo pieniędzy. Nie mogę sobie na to pozwolić. Dlatego podjąłem decyzję, że skoro ktoś powiedział, że się starzeje i racieje, to nie się racieje. Jest to pojazd codzienny. Codziennie woził do pracy, z pracy, z okupy. Sami doskonale wiecie, o co chodzi. I czyszczenie po każdym przejeździe. Żyjemy w kraju, gdzie pada co drugi dzień, no. 90% czasu jest mokro, więc czyszczenie po każdym przejeździe, dopicowywanie. Nie. Więc stwierdziłem, że musi nabrać wyglądu takiego właśnie codziennego. No i wymyśliłem tak, no to skoro się mam zabrać za jakiś tam fragment, coś tam z tym zrobić, to czemu nie zabrać? To czemu nie zrobić czegoś, co jest obok, przy okazji. A jak jest to i to robione, to jeszcze przy okazji by zrobił tamto, bo będzie łatwiejszy dostęp do czegoś tam. A później owam to, bo już mamy wszystko rozebrane i przygotowane, żeby zrobić tamto. I w ten sposób wszelkiego rodzaju projekty wydłużały w wykonaniu, w czasie. Wraz z planu, a to potrzebuje to, potrzebuje to, potrzebuje się tamto, czy wystarczy mi materiałów, czy wystarczy mi czegoś tam, czy będę miał zapasowe pieniążki w razie czego, żeby pobiec i móc. I znowu się to wydłużało w organizacji, więc stwierdziłem, że najszybciej wielki plan zrobić małymi kroczkami, żeby miał rozbierać i dostawać się do danego elementu po 5 razy. Stwierdziłem, że lepiej jest to zrobić 5 razy, a jechać powolutku, po troszku, niż odkładać i zbierać się za to, żeby to zrobić, żeby zrobić, bo to, a jak to będzie następne, ale żeby następne zrobić, to będę potrzebował czegoś innego, więc decyzja zapadła, robimy małymi kroczkami, po troszku. Żeby to zrobić, trzeba rozebrać. Dzieci podrosły, więc dodatkowe podnóżki można już zdjąć.